Witajcie serdecznie na podsumowaniu miesiąca listopad. Na wstępie zaprezentowałem krótki materiał wideo z pompy ciepła. Widać, że mam jeszcze kilka rzeczy do poprawy. Chodzi o docieplenie wejścia z mojego monobloka, ale to na pewno w późniejszym okresie. U mnie w budynku zaszły lekkie zmiany, ponieważ w pomieszczeniu około 35 metrów doszła podłogówka. Przyznam szczerze, że robi świetną robotę. Jeśli ktoś zastanawia się nad grzejnikami bądź podłogówką, to chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Jeśli chodzi o samą podłogówkę, do istniejącej instalacji dołożyłem po prostu zawór stałotemperaturowy ACT443, który został mi po kotle elektrodowym Galan. Do tego doszła pompka i wyjście na podłogówkę. Pompa w miesiącu listopad pobrała 1284 kWh. Grzałka nie uruchomiła się ani razu. Do ogrzania było 240 m średnio ocieplonego budynku w piątej strefie klimatycznej. Tak jak widzieliście wcześniej, 80% grzejniki i 20% podłogówki. Podgrzanie ciepłej wody użytkowej to bufor 300-litrowy dla 5 osób. Temperatura otrzymywana wewnątrz pomieszczeń w dzień między 6 a 23 to 21-23 stopnie i w nocy termostaty Tado automatycznie ustawiają temperaturę pomiędzy 19 a 20 stopni. W moim rejonie w połowie listopada temperatura drastycznie spadła i od połowy listopada praktycznie do końca utrzymywała się poniżej zera. Koszt ogrzewania za miesiąc listopad wyniósł 705 zł i 48 groszy. Za te pieniądze mógłbym kupić 221 kg ekogroszku, 108 litrów oleju opałowego bądź 261 kg peletu, co oczywiście nie byłoby możliwe, abym nagrzał pomieszczenia. Dziękuję Wam w takim razie serdecznie za oglądnięcie dzisiejszego materiału. Zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału. No i dajcie łapkę w górę, ona zawsze motywuje do dalszego działania. Zapomniałem wspomnieć, że w tym roku pompę ciepła powietrze-woda wspomaga klimatyzator, czyli pompa powietrze-powietrze. Ta uruchamia się o godzinie 5 rano, aby nagrzać szybko pomieszczenia i później wygrzewa je jeszcze pomiędzy godziną 13 a 15. Koszt, jaki wyszedł na pompie powietrze-powietrze, to 80 zł. Listopad 2021 to 1390 kWh, nieco wyższy koszt za ogrzewanie, ale trzeba pamiętać, że był również nieco niższy koszt energii elektrycznej. Były też całkowicie inne koszty nośników energii. Teraz na podsumowaniu miesiąca listopad zapraszam Państwa do oglądnięcia widoku z kamery noktowizyjnej defrostu pompy ciepła.